Cześć, dzień dobry. Spotykamy się, żeby zrobić rozpakowanie zestawu firmy Motoparts, czyli tak naprawdę to jest Top Performance do Minarelli Vertical, czyli pionowego zaworu overflow, czyli takiego, który przepuszcza więcej powietrza. I wziąłem sobie specjalnie cylinder, oryginalny zawór i zawór, który kupiłem od Hondy Dio na AliExpressie za 60 zł. I sobie pogadamy a propos dobroci właśnie i spełnianych funkcji przez takie zawory overflow po linii 400 ponad złotych i Stage 6 też ponad 400 zł do tego silnika, bo do Peugeota Speedfighta, którego mam, Stage 6 kosztował około 260 czy 280. I też teraz z czasem, jak trochę ogarnąłem temat dwusuwów i bawię się tym, to też mam jakieś przemyślenia i chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach według waszej wiedzy i doświadczenia, co wy sądzicie na ten temat, co za chwilę powiem. Jak uważacie? Dobra. Tak, najpierw oryginalna końcówka. Tu podejrzewam, że ta Top Performance i ta, którą miałem w skuterze, kompletnie niczym się nie różnią. Tak. Jest dokładnie to samo. A, rozpakuję. Nie wiem zresztą, czy jest sens. Powiedzmy, że to mi ta naklejka zasłania. Ciekawe, czy jest choć trochę większy otwór. Dobra, otwieram. Miało być rozpakowywanie, to będzie rozpakowywanie. Tak będzie leżało potem u mnie na do wiecznego nigdy. No więc zawór jest dokładnie identyczny. Zupełnie niczym się nie różni. Tutaj ta część dolot. Łącznie ze średnicą, w którą się montuje filtr. Oczywiście firma Top Performance reklamuje, że różni się tym, że jak sobie kupisz większy gaźnik, to wystarczy zmienić tylko tą gumę i możesz sobie zamontować większą średnicę do lotu. To jest średnica do Delorto. Ja mam 21 akurat. Delorto kupione do tego skutera, więc 21 to jest maksymalna wielkość gaźnika, która jest do tej średnicy standardowej do lotu. Więc ja tego. To, że jest tu napisane super na dole, super 2JA, a tu jest napisane oko 2JA, to w sumie dla mnie to jest żadna różnica, czy to jest super, czy to jest oko. Wszystko równo. Dobra, naklejeczka Top Performance, niech sobie będzie. Tutaj jest moja modyfikacja, szpilka do dostarczania oleju z pompy oleju, więc jest sobie. Tu jest mój oryginalny zawór i go zaraz wyjmiemy, żeby sobie poomawiać właśnie temat, który mnie bardzo intryguje, i wyjmiemy sobie cylinder, ten, który zdemontowałem, ale do tych celów, które tutaj chcę z wami omówić,
To jest jak najbardziej ok. Dobra. I teraz otwieramy to performance zawór overflow, czyli przepełniający. Dosyć konstrukcja jest podobna do tego, co proponuje po linii. Stage proponuje taki zestaw jak podobny do tamtego z Honda Dio. I właśnie tam mnie jedna rzecz bardzo zaintrygowała. Dobra. Membrany nie są jakieś kosmiczne, no chyba że to są kosmiczne membrany właśnie z jakiegoś polikarbonu albo czegoś specjalnego żółtego. Ale wątpię. Ale powiem szczerze, trzyma jak zły. Ale będzie hałasował. Jak harmonika, ale naciągnięcie bardzo szczelne. Zajebiście szczelne, to jest fakt. Dobra. Otwieramy dół. Czyli to, w jaki sposób to się mocuje. Śrubecki. I sam sprzęt do montażu. I tu jest właśnie najciekawsza rzecz z tego wszystkiego. I instrukcja. Wraz z uszczelkami. Dobra. Spójrzmy sobie w instrukcję. Instrukcja pokazuje, że należy zamontować uszczelkę, potem do góry tymi uszami w stronę silnika. To dosyć ciekawa sprawa. Potem kolejna uszczelka, zawór, uszczelka i ta guma. No i teraz tak. Faktycznie tutaj jest wybranie do środka. Taki lejek zrobiony. Żeby zamontować ten zawór. Dobra, i go montujemy sobie na razie tak, można powiedzieć, testowo. Damy uszczelkę i montujemy ten zaworek. Cyk. No i dobra. I on będzie zamontowany w ten sposób. O, teraz mamy tu cylinder. Idzie sobie ten zawór. Cyk, myk. I tak. I do czego ja mam uwagi? No oczywiście przez tą uszczelkę jeszcze, która tutaj leci. Oryginalny zawór jest wypukły. I on idzie tak. Wypchnę te śruby. Czyli wchodzi na całą tą głębokość tutaj w to wybranie, wypełnia sobą tą przestrzeń i dmucha tutaj do dołu. Oryginalny zawór, prawda? Tutaj są płytki wsadzone jakieś polikarbonowe, no ale nie, już są troszeczkę zjechane, przekręciłem je na drugą stronę. Ale powiedzmy, no na pewno nie trzymają tak jak tamten top performance. To jest pewne. Ja sobie to nawet tu przykręcę od razu. Tak fajnie. Także jak widać, na taką głębokość wchodzi w środek.
Czyli to wybranie jest właśnie specjalnie na to. A jeżeli zamontujemy taki zawór jak ten firmy Top Performance, czyli teoretycznie naprawdę topowej firmy, bo to jest firma, która bije różne rekordy w dwusuwach, włoska firma, to nie jest jakaś firma wypadnięta kurze, można powiedzieć, spod dupy, tylko to jest konkretna firma, która sobie liczy konkretnie za części. Może nie aż tak strasznie konkretnie jak Polini albo Malossi albo Stage 6, ale sobie naprawdę konkretnie liczy. Ten zawór kosztował 220 zeta i to jest okazyjna cena, bo dlatego, że jak patrzyłem na eBayu, to one kosztują 600 zł w przeliczeniu na złotówki normalnie. Więc no taki, ten, taki CDI na przykład tej firmy to kosztuje 380 najtaniej na eBayu gdzieś z Łotwy, a wzwyż do 500-600 zł, więc nie jest tanie. Więc tutaj wchodzi tylko ta dmuchawa, można powiedzieć, to coś wchodzi tu i dmucha tak samo w tym kierunku, ale ta cała przestrzeń jest niewypełniona. I teraz, jeżeli walczy się o każdy milimetr przestrzeni komory korbowej, żeby ją wypełnić wałem, to tak naprawdę walczy się o każdy milimetr przestrzeni między zaworem, bo silnik jest sterowany nie gaźnikiem, tylko zaworem, membraną. O każdy milimetr przestrzeni między membraną a dnem tłoka do kompresji. Jak się tłok cofa, to kompresuje całą przestrzeń między membraną a tłokiem, a dębkiem tłoka. Ściska całe powietrze, całą mieszankę, która tam jest pod spodem. Czyli powietrze z paliwem. Więc jeżeli tutaj jest takie wielkie wybranie i ono niczym nie jest przykryte, zasłonięte, wypełnione, to po prostu tutaj w stosunku do oryginalnego zaworu, oryginalnej membrany, to jest skórka za wyprawkę. Zupełnie. Kompletnie. Bo tutaj to wypełnia znacznie lepiej. Teraz przechodząc już do zaworu, który kupiłem od Hondy Dewy. Ten zawór jest zrobiony, można powiedzieć, taka zajebista chińska kopia Stage 6. Naprawdę jest zrobiony ekstra. Jakościowo jest zrobiony bardzo fajnie. Kosztuje na AliExpressie jakieś 60-70 zł. W Polsce na Allegro za 80 coś złotych widzę, ktoś sprzedaje. I teraz tak, w Hondzie Dio ta część dochodzi do silnika. Jeśli chodzi o Yamahę Minarelli, no to niestety nie pasuje zupełnie. No, tak naprawdę o to powinno być do góry, prawda? Czyli nie dość, że ten kształt jest w ogóle na odwrót, ani otwory nie pasują, ani nic. To więc to odlatuje. I ja sobie zrobiłem w 3D i wydrukowałem egzemplarz testowy, niestety z ABS-u trochę się wygiął, ale chciałem właśnie tworzywo, które wytrzyma jak najwyższą temperaturę. ABS się topi no, powyżej 200 stopni. Wszystko się topi koło 200 stopni, no, ale jest wytrzymalszy niż te wszystkie PLA i tam inne jakieś cuda. Więc sobie zrobiłem z ABS-u taką komorę. No i nawet tak mi się udało elegancko zrobić, że jest tak samo to wybranie w środku tutaj. Mam model 3D. Jak widać, zawór wchodzi, tak jest do silnika, na wprost, czyli tak. Zawór wchodzi w środek ładnie, wypełnia go sobą w całości i tutaj jest mało przestrzeni. I ja sobie zaprojektowałem całą przestrzeń, można powiedzieć taką wypukłość, która zakryje całą tą cholerną dziurę. No teraz chyba przedobrzyłem o mikrometry,
No. Dosłownie. No to do podpiłowania. Ale powiedzmy, że jakbym to przykręcił, poprawił ciutkę, już kupiłem ten zawór i po prostu stwierdziłem, dobra, musiałbym mieć maszynę CNC, żeby to zrobić. Według tego wzoru, który zrobiłem, i no bo można by było to zrobić na CNC, i wtedy po prostu można by było zawór za 60 zł kupić sobie i użyć. Tylko ta japa też jest pod Keihina albo podróbkę chińską Keihina. Można powiedzieć, te podróbki kosztują od 70 czy tam 80 zł na AliExpressie do 120 zł, te fajne. I to jest ta średnica. No jest zdecydowanie większa średnica. Sam zawór też jest niezły, dlatego że Chińczycy w ogóle zastosowali, oprócz tego, że są membrany, to jeszcze są specjalne płytki stalowe, takie ze sprężystej stali, która nawet jak ta membrana się podnosi i pracuje, to ta płytka ją non-stop dociska. Więc trwałość myślę, że będzie większa niż takiej normalnej membrany, bo przez cały czas będzie ta sprężysta blaszka dociskała. Dopóki to się nie wytrze od jakiegoś syfu, to zawsze będzie dociskane i zawsze będzie szczelne. Szczelność powiedziałbym, że jest przynajmniej taka sama jak ten Top Performance. I myślę, że wydajność będzie też taka sama. Tylko powstrzymało mnie to, że właśnie produkcja prototypu na maszynie CNC, do której nie mam dostępu tak normalnie, musiałbym iść do firmy i po prostu zlecić im, żeby mi z kawałka aluminium coś takiego wycięli. No to tak pomyślałem sobie, że będzie kosztowała więcej niż 200 zł i stwierdziłem, że dobra, kupuję Top Performance, bo to jest firma, która wiem, że robi naprawdę zarąbiste rzeczy. Ale na pewno to byłoby wydajniejsze niż to. Dlatego, że jest różnica, jeśli chodzi o wypełnienie przestrzeni. No okej, tutaj wychodzi ten dynks dokładnie na tyle, co u mnie ta górna krawędź. Tylko, że u mnie tutaj będzie dmuchało prosto tu w ścianę. A ten mój, przez to, że jest bardziej zeskosowany w dół, to będzie dmuchał dokładnie po dolnej krawędzi. Będzie laminarnie spływała mieszanka do cylindra i będzie wchodziłaby tutaj. Więc Maciuś sobie wymyślił, że kupi płaskownik aluminiowy grubości 1 cm, czyli 10 mm, i przytnę dokładnie na taką przestrzeń, jaką jest tu między tą górną krawędzią, między tą płytką i tutaj całą tą częścią, tylko nie w tym cylindrze, tylko w airsalu. Więc będę wszystko sobie mierzył tam dokładnie i wsadzę taką płytkę i wsadzę ten zawór. I będę miał o tą całą płytkę, czyli o tą całą przestrzeń tutaj na górze, bardziej wypełnioną tą przestrzeń, jeśli chodzi o przestrzeń, która jest kompresowana, w której jest kompresowana mieszanka w silniku. Jak to zrobię, to wam pokażę. Tyle by było, jeśli chodzi o moje przemyślenia. Jeżeli one są nieprawidłowe, to bardzo bym was prosił, żebyście mnie naprostowali, bo w sumie to no, nie mam się od kogo uczyć. Niestety mój ojciec, który był guru w takich rzeczach, po wylewie jest mało kontaktowy i nie mogę sobie teraz z nim o takich rzeczach pogadać. No i po prostu sam się bawię tym wszystkim. Więc jeżeli ktoś może mi coś podpowiedzieć, to będę wdzięczny. To tyle, miłego życzę i do usłyszenia.